Zobaczcie, tu taki spadek, troszkę stromy. Most się ciągnie i ciągnie. Na początku jest z górki, więc tu trzeba będzie manewrować dobrze, żeby nie wpaść w jakiś poślizg. A potem będzie pod górkę, tak jak teraz Paweł wyjeżdża. Trzeba też uważać na pierwszym biegu. Na drugim z kolei pewnie będzie się motocykl dławił, więc taki jest ten przejazd. No jest to długi most. Z daleka wyglądał na krótszy. I numery telefonów, chyba w razie jak coś by się stało. Kłopoty, kłopoty. To, czego się obawiałem najbardziej. Nie ma szans, żebyśmy dojechali dzisiaj. Przez całą drogę myślałem o tym, że mam aparat w kasku, żebym go tylko nie opuścił. No i oczywiście opuściłem. To mnie pan zagadał. Znaczy ja zagadałem do pana, pan jest właścicielem tego miejsca i pozwolił nam tu spać, więc mu podziękowałem za to, że tu jesteśmy. Aparat chyba szczęśliwy. Wow, może się nawet naprawił, bo się otwarła klapka do końca. Nigdy się nie otwierała, bo było zepsute, tam było jakieś coś w środku. No, dobrze się stało. Kurde. Nieźle. Hi. Bye, Gorona. Bye, Gorona. Is all my baby. Your family? Oh. Foto? Family photo? Zrobimy im ładny portrecik. Wydaje mi się, że to nie jest najdłuższy most. Jest jeszcze jeden dłuższy most w Nepalu. Natomiast jest on bardzo właśnie turystyczny i duży tam jest trafik. Duży ruch. Zdjęcia i wideo nagramy sobie na tym, bo tutaj nie ma w ogóle ruchu, więc możemy jeździć tym mostem tam i z powrotem. Nagramy jakieś dronshoty, jakieś zdjęcia i tak dalej. No i tutaj jest spoko, bo jest cały most dla nas. No to jadę tym mostem. Wy jedziecie ze mną. Zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że mi motocykl nie zgaśnie tam na środku. Bo ten motocykl potrafi gasnąć. No dobra. Nie umyłem sobie szybki. Nic prawie przez nią nie widzę. Jeden z najdłuższych mostów w Nepalu. Właśnie przez niego będę teraz jechał. Ważne jest, żeby patrzeć się w dal, nie patrzeć się w dół. Nie patrzeć się na boki, żeby się nie rozproszyć i nie zmienić toru jazdy. Nawet jeśli ktoś ma lęk wysokości, tak jak ja, to myślę, że sobie bez problemu poradzi. Niesamowite uczucie jechać na takim moście. Powiem wam, coś pięknego. Na początku zjeżdża się z górki, więc motocykl przyspiesza, nie można się przestraszyć. Trzeba też kontrolować prędkość, żeby nie wpaść w poślizg, bo przy zahaczeniu kierownicą o te barierki boczne, no to można wylecieć w dół. Teraz wyjeżdża się trochę pod górę, więc trzeba dodawać gazu, żeby się nie zatrzymać. I proszę, na stojąco końcóweczka. Wyjazd taki stromy dość. Trzeba uważać, żeby nie zahaczyć. No i pięknie mamy. Idziemy teraz pieszo tym mostem, którym jechaliśmy wcześniej. No powiem wam, że jest on naprawdę, naprawdę długi. I patrzcie teraz, jak się po nim idzie. To widzicie, jak on się buja. I tutaj są takie przyspawane rureczki, jak się po nich jedzie, to jest tak bouncy, bouncy.
powiem wam, że no ja mam lęk wysokości, tak jak już wspominałem, ale jakoś na tym moście nie czuję się jak zagrożony. Nie robią mi się nogi z waty, ale prawdopodobnie dlatego, że jestem po prostu mega podekscytowany tym, gdzie teraz jesteśmy. I nie dociera do mnie to, że powinienem się bać. Znaczy nie powinienem w sumie, bo nie ma czego, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Wybraliśmy ten most w ogóle na zdjęcia z takiego powodu, że jest to most, jak widzicie, tutaj w ogóle nie ma ruchu. Nie ma żadnego ruchu. To jest taki most tylko... Lucky one. Jest to most, na którym nie ma zbyt dużego ruchu. Jest to most tylko dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. Potrzebują po prostu przejść przez rzekę. Jest to jedyny sposób, żeby przedostać się na drugi brzeg. No bo przez tą rzekę, teraz jest w niej mało wody, ale jak widzicie, nie ma tutaj żadnych mostów takich zaraz przy rzece. No jest to bez sensu, bo trzeba by robić długą drogę, stawiać wielki most i tak dalej, a oni tu nie jeżdżą pojazdami, dla pojazdów są inne przejazdy. To są takie mosty dla pieszych, żeby przejść z jednej wioski do drugiej, ewentualnie motocyklem coś przewieźć. No i wybraliśmy ten most dlatego, że nie ma na nim ruchu, a ten najdłuższy most w Nepalu i w ogóle nie tylko ten, ale kilka innych takich bardziej popularnych mostów. No sprawa wygląda tak, że dużo turystów tam po prostu jest. Na tych mostach cały czas jest kilkanaście osób, motocykle jeżdżą, ludzie przyjeżdżają turystycznie, bo chcą przejechać przez taki most, jest po prostu duży trafik. No i dwie rzeczy się z tym wiążą. Po pierwsze, lokalne społeczeństwo nie bardzo jest szczęśliwe z tego powodu, jak na przykład oni potrzebują przechodzić z zakupami czy iść do pracy przez taki most, a turyści im tutaj jeżdżą cały czas i niektóre świry na przykład pędzą, bo fajnie sobie robią takie potem właśnie jakieś rolki na YouTube'a czy Instagrama, że wow, przeciąłem super szybko most, a po drodze mija trzech ludzi lokalnych, którzy po prostu wiszą tak i się trzymają, żeby on mógł przejechać i... No niemiłe to jest dla nich, po prostu nie powinno się tak robić i kropka. Po drugie, te mosty nie są skonstruowane po to, żeby motocykle na nich jeździły po kilka sztuk na raz. Jak jeden przejedzie, to nic się nie dzieje, to jest naprawdę solidny most, ale One się rozciągają, one się psują. Czasem jakieś prowizoryczne naprawy się na nich dzieją. I te mosty, na których jest dużo turystów, one na początku były takie, no prawie tak jak ten, no nie ma dużego wzniosu tam. Natomiast te turystyczne, one już są tak po prostu taki banan wygięty, że no na przykład zjeżdżanie na motocyklu to po prostu się pędzi na zabój, a potem pod górę trzeba pojeżdżać i kiedyś te mosty po prostu się rozwalą, bo będą przeciążone, ponaciągane i się pozrywają. A takie rzeczy się zdarzają. Tam jest też jeden taki most zerwany, zepsuty. To się wczoraj śmialiśmy, że most donikąd, bo tak właśnie tam widzicie, cała ta skała się oberwała. Nie wiem, czy to widać. Tamte góry się tak rozwaliły i wszystko tam się zniszczyło. Widzę, że tam jadą w samochodzie nasze ziomeczki. Teraz zobaczycie, jak ten most się w ogóle buja. Jak ludzie po nim idą. No a wyobraźcie sobie, jak kilkanaście osób po tym idzie, jeszcze kilka motocykli. No to wszystko pracuje i się zużywa. A tych mostów jako tako nie naprawia żadna firma, nie kontrolują tego zużycia, nie ma jakichś takich napraw regularnych, ani sprawdzania, czy wszystko działa. Po prostu jak coś gdzieś się urwie, coś tam ponaprawiają prowizorką i tyle. Teraz latamy dronem, chcemy sobie tutaj zrobić takie przeloty, jak tutaj stoimy w trójkę, więc na razie się odmeldowuję. No, on robi teraz, możemy na weekend talk, you know? A, na weekend talk. On robi teraz the circles, is making lata the circles, wokół yes. Nas. You are not in the middle of the bridge. Doesn't matter now. You fear to go?
Mm-hmm. No, because it's no, but no. It's good for bungee jump, huh? Bungee jump? Never. Oh, the sky. Never. Don't tell it to me. Bungee jump or skydiving? Skydiving. Yes. That I prefer the motorcycle riding than bungee jumping. Yes. Patrzcie, jak jest wysoko. It's a great place. I mean, when the weather is clear, so it's a perfect combination of, you can see the Himalaya from here, but wow. It's now foggy. Yeah, foggy, so we cannot see from here to Annapurna. Annapurna is visible from here. Yeah. Stąd, jak jest ładna pogoda, możecie Annapurnę zobaczyć tam góry. Teraz nie widać nic. Niestety nam się nie udało trafić na pogodę. Mimo że wczoraj trochę padało, to niestety dalej tu jest zakupcone, ale no naprawdę musi tu być pięknie. Jakie jest przejrzyste niebo. Paweł lata dronem. Wiszu robi zdjęcia, ja vloguję. Good team. Good squad. Everybody is doing something. Recording, photos. Teraz zobaczycie, jak to jest, jak motocykl przejeżdża, a ludzie stoją na moście. Chyba powinniśmy ciężar rozłożyć. Jak staniemy wszyscy po jednej stronie, to się przechylimy. To na What do you think? Ściągnęliśmy brzuchy i dało się. Jak przez pierwszego przeszło, to już przez wszystkich przejdzie. Like this, I mean, people crossing like this. Yes. When people walking, people didn't care for anyone. Just come by bike, you have to just standing like this. Mm-hmm. Or and it's not good for local people, yes? If there is a big traffic. Yeah, big traffic. Yeah. Most of... It's not nice. Yeah, it's not nice. And if in a lot of people, like 10-20 people walking on the bridge, and one at a time, three bikes crossing, mm-hmm. two bikes crossing. So then only one. You have to just throw your reserve, I mean the parachute. So what happened there? Did people try to extrude the stones, or did it just collapse? It just collapsed. And destroyed the path to the bridge? Yeah. Okay. When the road construction start, so machine and blasting, mm-hmm. you know, the bomb, mm-hmm. destroy, explode the. So they use the bombs to make this road. Yeah. Okay. This track opened by the Nepal army. Mm-hmm. They cause here the huge areas where the blast, so bomb, very rocky places here. Okay. Rocky patches. For how long this road is being created? It's just 2-3 years to years. Very easy to continue people ride through. Mm-hmm. Before 2-3 years ago, but difficult. And under construction is almost like 9-10 years. Okay, ten years. I landed. We can go. How many more years do you think to finish this road? There will be asphalt road. Yeah, maybe 5-6 hours. Five-six years again. 5-6 years. It's very difficult because if there's no bridges. Mm-hmm. And some part as still they need to making like a bigger, wider. Yeah. So it take time. Yes. Yeah. 5-6 years maybe. It's the Nepal government, so yeah, okay. Cannot say anything about okay, it. Okay. I'm Wait. Sure. Okay. It's a corridor to India border to China border. It's connect this road. Here, this so road. It's a lifeline, another one. Actually, it's the trade route. Trading route yes. to for in becoming here. Mm-hmm. In future, I mean. So there will be a big traffic here, I think. No, not so. Is that attraction point for the Indians because they come to easily, straight, shorter, you know, to travel to Mustang. Uh-huh. So come from the Bihar, Butwal, UP areas, so they can reach within a 1 day or 2 day. Yeah, within 1 day they can reach to the Mustang, and within 2 days, upper Mustang and back. Yeah. So,
but this takes time. And always, every each monsoon is destroyed and again mm-hmm. seen. mm-hmm. So couple of months is closed these roads. No to tak jak słyszeliście. Taki kraj syzyfowych prac. Tak. Pan idzie napierdolić. Ledwo coś zrobisz i już się... Już ci tam monsun wszystko zniszczy. Zły monsun. Także tak jak słyszeliście, ta druga była wysadzona bombami, bo były same skały. Poszerzana jest droga i... No, dynamitem, no. Zaczęło. Rakietami z helikoptera. Lecieli helikopterem, tu tak. Taką tą dronami i rozwalali. No a tam się trochę więcej ukruszyło, no i przy okazji ten most zniszczyło. Dlatego też powstał ten, w którym idziemy. No, teraz jest pod górkę na tym moście i na motocyklu tego nie czuć, nie? Znaczy na twoim czuć. No na moim czuć. Na moim czuć strach, że ci tu zgaśnie. Ale ja jeszcze zaryzykowałem na stojąco. Ale to było no dość niebezpieczne. Zobaczcie, tu jest po pas to. Na motocyklu, no to jakby zgasł, zahaczył kierownicą, no to tylko spadochron. Chciałem zobaczyć, jak tam opona jest naprawiana. Kłopoty. To, czego się obawiałem najbardziej, że się coś po drodze stanie. Którą mamy godzinę? 12 w pół. 12. 12.30. Nie ma szans, żebyśmy dojechali dzisiaj do miejsca. Chyba będzie, wiesz co, stawę tak. Ja nie lecę już niczym. Ale stawę tak, tak musimy dojść do... To by sobie nie mówię. Kochani, to ty sobie nie czas jest. Dlatego zawsze się bierze dzień zapasu. Chłopak coś chciał chyba od nas. Szedł w naszą stronę, ale jak tu nas zobaczył, to się jednak wycofał. Słuchajcie, wyjechaliśmy spod tamtego mostu. Jeszcze tam na moście odwiedziło nas trzech takich panów, którzy znowu byli bardzo ciekawi, co tu robimy, ale nie w taki sposób, jak zazwyczaj do nas ludzie podchodzą. Chyba wiecie, o co chodzi. No i zmyliśmy się stamtąd. Jest po 12, a musimy dojechać do Katmandu. Droga to jest według tam Google'a i innych map około 10 godzin. Musimy tam dojechać dzisiaj, więc no ryzyko jest, że nie zdążymy. Lecimy taką drogą, która jest dopiero w budowie. Jeszcze tutaj ruch nawet nie jest tak naprawdę dopuszczony, ponieważ właśnie przejeżdżaliśmy przez miejsce, gdzie trwa wysadzanie właśnie dynamitem ściany skalnej i tworzenie w ogóle tej drogi. Niestety nie nagrałem tego, bo obie baterie w GoPro mam rozładowane. Teraz mam trzecią resztkę, dlatego szybko daję relację, co się dzieje, gdzie jesteśmy. Oczywiście dwa posterunki policyjne. Tam panowie z karabinami robili wrażenie. Nie zdążyliśmy sobie z nimi zrobić zdjęcia. Niestety nie mamy dzisiaj już na takie rzeczy czasu. Bo... O, proszę bardzo. I to nie dlatego, że źle coś robiłem. Po prostu ten motocykl gaśnie. Kurwa. On gaśnie, jak się jedzie pod górę. Gaśnie, jak się przejeżdża przez kałużę. Duszno jest strasznie. Mam problemy ze świecą, z pompą paliwa i tak dalej. Ten motocykl pójdzie po prostu do kosza chyba po tym wyjeździe. Na szczęście flotę tu ma Wiszu dużo większą. Także z kolejnymi motocyklami nie będzie problemów.
Cześć! Hej, hej! Także nie nagrałem niestety, jak tam dynamity wkładają. Po obu stronach, tak jak mówiłem, panowie militarni poinformowali workerów pracujących tam, że będziemy przejeżdżać, żeby się wstrzymali z wybuchem. Także zdążyliśmy, bo też pewnie zanim by to usprzątnęli potem, moglibyśmy tu utkwić na nie wiadomo ile godzin. W ogóle to teraz nie wiem, czy dobrze jadę, bo się zagadałem. A nie, dobra, Paweł tamtędy też jedzie. Bo Wiszu jest teraz za nami. Pojechaliśmy trochę przodem, żeby nadać tempo. Ale jak będą jakieś rozjazdy, to musimy się zatrzymać, no bo nie mamy pojęcia w ogóle, gdzie jesteśmy. Mało już mam baterii, więc wyłączam, zostawię w razie, jakby się coś stało krytycznego, ciekawego. A szkoda, bo naprawdę dużo fajnych widoków tu teraz mieliśmy i właśnie jeszcze po wczorajszym deszczu jeździliśmy takimi błotnistymi drogami, nie było łatwo. Niestety nie nagrałem, bo kamerka się poddała. Odmeldowuję się, do zobaczenia potem. Chyba się troszkę zgubiliśmy. Próbujemy się zdzwonić z ekipą z samochodu. No tu nikt nie używa żadnych map ani GPS-ów. Tutaj się jedzie, no patrząc na różne miejscowości, czy doliny, rzekę. No i tak się na czuja jedzie, nie? Gościu próbuje mnie wyprzedzić, ale chyba nie chce za bardzo. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Następuje właśnie przepakowanie i nastąpiło też pewne nieporozumienie, ponieważ nasz przewodnik myślał, że my nie lecimy jutro wieczorem, tylko pojutrze wieczorem, bo zobaczył datę, że lecimy pierwszego. Natomiast my lecimy pierwszego 45 minut po północy. Co oznacza, że jutro, tak jakby w nocy, lecimy. Jutro musimy być o 10 na lotnisku zdać bagaże. On myślał, że pojutrze. Wszystko było spoko, gdyby nie to, że gadaliśmy o tym przez ostatnie, no chyba 4 dni. Skipnęliśmy pokrę po to, żeby takiej sytuacji uniknąć. Natomiast nie uniknęliśmy. No i wyszło na to, że przed chwilą siedzieliśmy na lunchu i gadka szmatka, że spokojnie zdążymy. Nic się nie martwcie. Dojedziemy dzisiaj do jakiegoś miejsca, zrobimy kemping i jutro ruszymy. No ale ja mówię, stąd do Katmandu jest 12 godzin drogi. My nie mamy już czasu, żeby dzisiaj rozbijać kolejny obóz. Tylko musimy dzisiaj w nocy być już w Katmandu, żeby mieć jakiś hotel, umyć się, odprawić i mieć jutrzejszy dzień taki przynajmniej, żeby coś na szybko kupić, bo wszystko będzie po prostu co do sekundy wyliczone. No i trochę jest problem. Zjechaliśmy tu do jakiejś chatki czyjeś z ekipy prawdopodobnie. Zostawiamy motocykle, chłopaki wypakowują cały mandżur. No i siadamy do jeepa i lecimy na Katmandu. 10 godzin drogi, ponad. Google pokazuje, że 12. Oni mówią, że 8. Zobaczymy. W każdym razie no prawdopodobnie dojedziemy. Jeśli byśmy się nie zatrzymywali, to dojedziemy dopiero jutro rano. Więc będziemy mieli do wyboru. Albo idziemy się porządnie do hotelu wyspać i wymyć przed lotem, bo czeka nas 15 ponad godzin w samolocie w Dubaju na przesiadce. Albo mycie i odpoczynek. Albo zakupy w Katmandu. No ja wiem, co wybiorę, Paweł też wie, co wybierze, więc po prostu nie będziemy odpoczywać, będzie przed nami ciężka doba. Ciężkie dwie doby przed nami będą. No ale cóż, tak to jest. Mi się też kiedyś gdzieś chyba jechałem czy leciałem właśnie i też miałem. Także zaraz po północy był ten wylot.
No i tak się, wiadomo, można pomylić. Nic się nie dzieje, natomiast szkoda, że tej pokry nie zobaczyliśmy. Pojedziemy tam następnym razem. No ale Katmandu nie odpuścimy, to nie ma szans. Czeka nas nocna jazda. Coś niebezpiecznego. Coś kolejnego do doświadczenia. To tak, nie wiem. Dobra, bitą, że mój. To też.